Witam serdecznie. Anna Kalinowicz i są ze mną trenerzy Kacpra Kurka. Witaj. Artur Pawlik, miło mi. Kurek Adrian. No cóż, wygrany pojedynek, chyba zadowolenie wśród trenerów jest. No tak, ja jestem zawodnikiem, to jest trener główny, ja tylko pomagałem tutaj trenerowi, ale tak, no myślę, że no pokazał chłopak, co miał pokazać, udowodnił coś sobie i jesteśmy z tego najbardziej chyba zadowoleni. A tutaj okiem ojca, trenera? No zadowolony trener, oczywiście dwie walki do przodu, Kacpra i Krystiana. Krystian tak naprawdę pierwszy raz dopiero się bił, tamten zawodnik miał już kilka walk stoczonych chyba i no, jakiś tam pas miał, jeżeli chodzi o jego płaszczyznę, no, i, no ale to widocznie pasy nie walczą, no jakoś daliśmy radę, nie? Pewnie, że tak. A skoro jestem już w tak zacnym towarzystwie, to powiedzcie, co tam u was, jakieś starty na horyzoncie? Tak, za tydzień mamy we dwóch właśnie walkę w Puławach. No jesteśmy dobrze przygotowani, przygotowaliśmy się właśnie z chłopakami. Myślę, dlatego byli tak dobrze przygotowani, że robili z nami ten obóz i no, byli gotowi. Teraz chyba też troszeczkę mieliście okazję posparować z nim, przygotowując go i tak jakby to też dla was z korzyścią, dla waszych startów. Tak, my cały czas w czwórkę się przygotowywaliśmy, ci co startują, w czwórkę się przygotowaliśmy jednocześnie. Nie było tak, że oni oddzielnie, my oddzielnie. Cały czas z nimi pracowaliśmy. My na tym zarobiliśmy i oni na tym zarobili, normalne no. A że oni tam młodzi są początkujący, no to więcej lepiej chyba z doświadczonymi powalczyć niż ze słabszymi zawodnikami. No nie mieli wyjścia, musieli z nami trenować. No taki był prykaz na nich, no i musieli tam ciężko z nami robić robotę. Opłacało im się, jak widzimy. Pewnie, że tak. A okiem trenera, Kacper gdzieś tam ma większe predyspozycje do walki w stójce, czy do walki jednak schodzenia szybkiego do parteru? O Krystiana chodzi. Krystian, drugi, tak. Krystian, no Krystiana, nie, on raczej taki stójkowy bardziej jest. Mhm. On jest bardziej stójkowy, że na treningi parterowe tak troszeczkę rzadko chodzi, z tego względu, że on pracował późno, przyjeżdżał, nieraz na treningi nie zdążał, no to on tam sobie nieraz sam na sali coś tam porobił, ale większość to jak na matę przychodził, to raczej to trening stójkowy robił, bo no nie, rzadko co mu się zdarzało w parterze. No, były jakieś kary zastępcze, typu przysiady, pompki? No, no miał coś tam zawsze, coś było do zrobienia. Pracę domową miał do zrobienia na pewno. No. Każdy jeden. No to dobrze, czy moglibyście wobec tego na ten event może trener tym razem zaprosić, gdzie będziecie występować? No to zapraszamy do Puław na galę 2 listopada. My z Arturem będziemy sobie walczyć, Artur Pawlik będzie walczył o pas, czyli taka poważniejsza gala. A ja to tylko po prostu chcę sobie udowodnić, że jako trener też można sobie zawalczyć jako zawodnik. Pokażemy dobre show na pewno. No to dziękuję wam ślicznie, że przyjęliście moje zaproszenie. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie, ja również.